Jeszcze raz, Nikola, słuchajcie, no kurczę, chyba szykuje się hit roku, walka roku, ponieważ z tego co widziałam niedawno, Marcin Najman zgadza się, nie, zaproponował walkę z Jackiem Murańskim. Normalnie nie wiem, gdzie Marcin zapowiadał, że on przecież. Że to była jego ostatnia walka, ale złożył propozycję Jackowi Murańskiemu. 100 tysięcy idzie na stół. W razie przegranej dostaje 50 tysięcy. Także pieniądze wykłada jako garze za wygraną 100 tysięcy. Jeśli wygra, oczywiście, jeśli przegra, to połowę z tego. Także ja szczerze mówiąc jestem zszokowana, ale powiem Wam, że podejrzewam, że gdyby się odbyła taka walka Marcin Najman kontra Jacek Murański, no to wydaje mi się, że nie jakiś Casio, nie jakiś Parke. Szczerze, wydaje mi się, że po prostu internet tak by huczał, wszędzie by było tak głośno. No jest teraz, i tak już jest teraz głośno przez te dymy, jakie się dzieją wokół Murańskich. Ale moim zdaniem, jeżeli dojdzie do tej walki, to będzie po prostu hit roku. Będzie to po prostu najbardziej wyczekiwana walka, chyba nie wiem, od X czasu. Także jestem w szoku, ale Marcin no, jednak wyraża chęć i zainteresowanie walką z tym Murańskim. No i wykłada też dosyć spore pieniądze. Więc zobaczymy. Czekamy teraz na odpowiedź Jacka Murańskiego i zobaczymy, czy dojdzie do tej walki. Ale szczerze jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. I naprawdę myślę, że byłoby to no coś mega. No mega walka po prostu. Najlepsza chyba ze wszystkich. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam.